powołanie do reprezentacji Polski było dla mnie, nie ukrywam, dużym zaskoczeniem. Gdzieś tam słyszało się o reprezentacji Uniwersjady i gdzieś bardziej może po sezonie, który uważam, że no w miarę jakoś myślę, że poszedł mi całkiem dobrze. Cieszę się, że taki był. I na pewno bardziej spodziewałem się gdzieś tam może zakręcić chociaż do treningu właśnie w tamtej reprezentacji. Aczkolwiek no bardzo się cieszę, że znalazłem uznanie w oczach trenera Witala Heinena. Granie w podstawowej szóstce na pozycji libero i rozgrywającego jest bardzo ważne, bo wiadomo, że poziom treningu taki jak był w Warszawie był bardzo wysoki i na pewno od Damiana Wajtaszka mogłem się bardzo dużo nauczyć i to też było mi potrzebne, żeby właśnie mieć takie dwa sezony dobrego treningu. Ale bez samej gry, bez pokazania się na boisku, bez sprawdzenia samego siebie nie ma opcji zaistnieć. Mamy bardzo dobrą trójkę libero, która jest gdzieś tam, myślę, że w top światowych libero i znalazłaby zatrudnienie w każdej lidze świata bez mrugnięcia okiem. Także no, moim celem jest nauka i jak najwięcej podpatrywać od chłopaków i jeśli dostanę jakąś szansę, to po prostu dać z siebie wszystko i dalej ciężko pracować, żeby w następnych latach też może się znaleźć w szerokiej reprezentacji.